Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej otrzymała łódź ratunkową od Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Jest to ważny krok dla jednostki, która niedawno przystąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie odnowili i zmodernizowali pozyskaną łódź, wprowadzając niezbędne modyfikacje. Stan łodzi nie był najgorszy, można powiedzieć, z tym, że nie miała ona żadnego wyposażenia. Nie było tutaj silnika, nie było instalacji paliwowej do silnika, nie było instalacji elektrycznej, wieżyczki nawigacyjnej. To wszystko musieliśmy wykonać sami. Jedyne, co wymagało pilnej poprawy, to powierzchnia lakiernicza na łodzi oraz drobne ubytki w laminacie, które tutaj występowały ze względu na użytkowanie wcześniejsze w Państwowej Straży Pożarnej. Ale z tym sobie poradziliśmy poprzez nałożenie specjalnych farb, które tam pozyskaliśmy swoimi źródłami również od sponsorów. I wykonaliśmy to własnoręcznie ze strażakami. Myślę, że ma to swój ciekawy efekt. Cały proces odnowy łodzi trwał około 2 tygodni. Ona trafiła do Was w zasadzie z samymi wiosłami. Tak. W zupełnie innym kolorze, bez niczego. Była to goła skorupa łodzi płaskodennej z wiosłami. Przyjechała do nas na samochodzie kwatermistrzowskim, także bez przyczepki. Wszystko, co tutaj widzimy dzisiaj, oprócz właśnie tej skorupy, która wcześniej była w kolorze zielonym z zewnątrz i jasno-szarym w środku, to jest efekt naszych prac, które tutaj przy tej łodzi wykonaliśmy. Widzę, że zamontowaliście również silnik. Tak, silnik udało się załatwić z Gdańska, prosto z nadmorza bałtyckiego. Przyjechał do nas dzięki pomocy jednego z naszych strażaków, który jeździ akurat samochodem ciężarowym tam w trasy i przywiózł nam go bezpłatnie. Silnik Yamaha 9,9 konia, dwusuwowy. Do tej łodzi jest w zupełności wystarczający. Dodatkowym atutem tutaj przy tym, że jest on dwusuwowy, jest to, że możemy go transportować w każdej płaszczyźnie. No i zdecydowanie usprawnił działanie tej łodzi, bo wiosłami no jednak toczylibyśmy się po tej wodzie, a tutaj ten silnik pozwala na dość sprawne działanie na akwenach. Łódź wyposażona jest w koło ratunkowe. To jak się nazywa dokładnie? Tak, wykonaliśmy tutaj wieżyczkę nawigacyjną, która dzięki konstrukcji, która jest na dole, wzmacnia również tylną burtę, na której jest zamontowany silnik. Sygnały świetlne? Tak, sygnały świetlne, dźwiękowe. Dodatkowo na wieżyczce znalazło się miejsce do zamontowania koła ratunkowego i bojki, które tutaj przy działaniach na wodzie mogą być zdecydowanie przydatne. Cała instalacja elektryczna z akumulatorem w skrzynce żelowym, który też jest odporny na wszelkie zmiany położenia. Montaż uchwytów na wiosła, jakichś drobnych uchwytów na linki do holowania z zewnątrz. Dodatkowo montaż jeszcze do przyczepki oświetlenia ostrzegawczego. Oprócz sygnałów dźwiękowych możecie też wydawać komunikaty. Tak, możemy wydawać komunikaty za pomocą megafonu zamontowanego. Tutaj sygnały dźwiękowe. Sygnały dźwiękowe wraz z megafonem. Jest też oświetlenie robocze, które gdzieś tam przy działaniach wieczorem będzie mogło nam doświetlić ten teren akcji. Akumulator, do akumulatora też będziemy mogli dopiąć dodatkowe jakieś lampy robocze, szperacze. Dzięki temu, że silnik ma wyjście na ładowanie, jesteśmy też zaopatrzeni w energię, nie tylko tą, która będzie w akumulatorze, bo silnik będzie nam ten akumulator doładowywał. Odnowienie łodzi wymagało sporych nakładów finansowych. Pomogli sponsorzy, którym bardzo dziękujemy, mówi Kamil Siwiec z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Sędziszowskiej. Farbę otrzymaliśmy z firmy z Dębicy, która jest producentem farb w bardzo niskiej cenie. Wieżyczkę nawigacyjną uspawała nam tutaj lokalna firma z Czarnej. Dodatkowo jeszcze inne firmy dorzuciły się tam delikatnie finansowo, co pozwoliło na wyremontowanie tej łodzi, a tutaj za te godziny pracy oczywiście nikt nie płacił, bo robiliśmy to, że tak powiem, dla idei, także poświęciliśmy sporo swojego wolnego czasu. Natomiast jeśli chodzi o przyczepkę, to tutaj ze wsparciem wyszedł do nas pan burmistrz. Mieliśmy od niego otrzymany bon w wysokości 2000 zł i dołożył nam tutaj środków, żeby wystarczyło na zakup tej nowej przyczepki podłodziowej. Łódź to cenny nabytek dla jednostki, głównie ze względu na to, że w Czarnej Sędziszowskiej znajduje się niedawno otwarte kąpielisko Lazurowe Wybrzeże. Dodatkowo na terenie miejscowości jest wiele akwenów powstałych w wyniku wydobycia żwiru. Na tych akwenach niestety
w ciągu wielu lat dochodziło do różnych tragedii, utopiło się wielu ludzi, w związku z czym od dawna zauważaliśmy potrzebę wyposażenia się w jakąś łódź albo w jakikolwiek sprzęt, który by mógł nam pomóc w tych działaniach. Tutaj trafiła się taka możliwość dzięki Komendzie Powiatowej w Ropczycach panu komendantowi, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo chyba pokazaliśmy, że z niczego można zrobić coś i tutaj ten sprzęt dalej będzie służył przez wiele lat dla dobra wszystkich mieszkańców okolicy i nie tylko. Łódź to nie pierwszy sprzęt, który OSP w Czarnej Sędziszowskiej zmodyfikowała własnymi siłami. W przeszłości druhowie odnowili również pozyskany dla jednostki samochód Fiat Ducato.